Piosenki. Czas najwyższy. Patrzcie, ósemkę próbuje ściągnąć, ale jak wiadomo, oj, oj, oj. Jezus Maria, ja też jestem dyspozytorem, ale tak się przestraszyłam, że nie wiem, co robić. Na dodatek nie mamy żadnego wolnego zespołu ratownictwa medycznego, więc w tej sytuacji musimy zadysponować świetnie przeszkolone OSP. I w tym momencie OSP wpada do działań. Jak widzicie, poszkodowany z bardzo wysokości, bardzo malowniczo. Dużym zagrożeniem jest to, że mógł sobie uszkodzić kręgosłup, więc strażaki cały czas przechodzą do stabilizacji głowy. Sprawdzają, czy poszkodowany jest przytomny, okazuje się, że jest nieprzytomny. Jeżeli ktoś nie widzi, można podejść sobie bliżej oczywiście. Więc jeżeli jest nieprzytomny, zapada decyzja o tym, że trzeba go przełożyć na plecy. Niestety nie można tego zrobić byle jak. Więc muszą go ułożyć, ręce idą wzdłuż ciała, żeby nie haczyły o kręgosłup. I teraz tak zwaną metodą na trzeplatankę będą obracać go na plecy. Dzieciaczki, odsuńcie się kapelkę, żeby was nikt nie kopnął. Całością kieruje głowa, osoba stabilizująca głową tak, żeby kręgosłup był cały czas w osi długiej. Przewracają go na plecy i w tym momencie trzeba będzie skontrolować, czy nasz poszkodowany w ogóle oddycha. Trzeba będzie zajrzeć w usta, czy w tych ustach nic nie ma, gumy do rzucia, kawałka jabłka, niczego. Następnie udrożnić drogę oddechową. Jest podejrzenie urazu kręgosłupa, więc nie możemy mu klasycznie odchylić głowy do tyłu, a jedynie wysunąć żuchwę. Następnie przez 10 sekund metodą czuję, słyszę, widzę oceniamy, czy nasz poszkodowany oddycha. Okazuje się, że poszkodowany miał 3 oddechy. Na palcu możemy zauważyć, że ma założony pulsoksymetr. Na pulsoksymetrze jest wskazanie około 94 saturacji. Troszkę mało, więc pewnie pasowałoby zastosować tlenoterapię wierną. Część strażaki biorą sobie butle, biorą maskę z tlenem. Biorą maskę z tlenem. I przejdą do tlenoterapii biernej. W międzyczasie wykonywane jest badanie urazowe, szybkie badanie urazowe, które ma na celu sprawdzić, czy poszkodowany spadając z wysokości nie połamał się, nie uszkodził się, czy nie ma żadnych dodatkowych obrażeń. Oczywiście w warunkach kwalifikowanej pierwszej pomocy powinniśmy go nieco bardziej porozbierać, ale że tutaj tyle osób nakrywa, to sobie chyba darujemy. Badamy miednicę, badamy nogi. I nagle okazuje się, że jedno podudzie jak nic jest niestabilne i trzeba będzie ustabilizować złamanie na szyjnie Kramera. W międzyczasie tam się tlenoterapia już cały czas szykuje. Strażaki biorą szynę Kramera, czyli szynę służącą do stabilizacji złamania. Modelują ją na zdrowej kończynie. Następnie będą przykładali, stabilizowali na chorej. Oczywiście buta powinniśmy zdjąć, ale może dzisiaj sobie darujemy po tym egzaminie.